W tej części pokażemy, w jaki sposób wykonać obliczenia cieplne. Jest to możliwe, jeśli schemat oraz obudowa są już skończone. Wybieramy narzędzia i następnie obliczenia cieplne. Po lewej stronie znajdziemy graficzne przedstawienie wartości temperatury na górze oraz w środku obudowy. Na górze możemy wybrać rodzaj położenia rozdzielnicy. W tym przykładzie jest to końcowa rozdzielnica montowana na ścianie. Wszystkie informacje techniczne znajdują się po prawej stronie. Właściwości, które możemy zmienić są oznaczone pogrubionym tekstem w tabeli, jak np. odległość pomiędzy plecami a płytą czołową, liczba przedziałów wewnętrznych, przekrój otworów wentylacyjnych, założona temperatura wewnętrzna, Temperatura otoczenia oraz całkowita moc czynna. Pozostałe pola zostały zdefiniowane domyślnie. Jeśli zmodyfikujemy zawartość pól, to ta informacja zostanie automatycznie uwzględniona. Możemy wygenerować raport zawierający te informacje, klikając w pole Generowanie raportu. Możemy otworzyć ten raport w oknie Dokumenty. Możemy go również bezpośrednio wydrukować z tego okna lub wykorzystując opcję Drukowanie Grupowe. Aby wydrukować, wybieramy plik Raport z nagrzewania. Zostanie wygenerowany plik PDF.